na Wawelu, a wśród gości prezydent, minister spraw wewnętrznych i komendant główny policji. Były nominacje dla wychowanków szkoły w Szczytnie, nagrody dla zasłużonych i budujące słowa o znaczeniu trudnej służby. No a za kulisami temat numer jeden to raczej chude policyjne portfele. Zjawisko wyjątkowo ponure. Dolnośląska policja rozbiła gang internetowych pedofili. Zebrane dowody są na tyle mocne, że wątpliwości być nie może. Dziś aresztowano już trzeciego mężczyznę, który zamieszczał w sieci zdjęcia i filmy pornograficzne z udziałem dzieci i zwierząt. Tydzień temu pierwszy raz od majowego pożaru odezwał się kościelny kalinon. Dziś została odprawiona pierwsza msza. Dwa miesiące temu konstrukcja dachu runęła dosłownie w ciągu kilkunastu minut. Wnętrze kościoła ocalało, bo ochronił je betonowy strop. Historyczne instalizacje wciąż są w modzie. Po bitwie pod Grunwaldem sprzed tygodnia dziś mamy oblężenie Malborka. Repertuar do przewidzenia, czyli szczęk mieczy, świst strzału, wojenne machiny i na koniec zamek wlatujący w powietrze. Finał zupełnie niehistoryczny, ale za to jaki widowiskowy.